Dzień dobry moi kochani, witamy się w Pepko na Przeglądzie. Jak tam wam mija majóweczka? Dajcie znać, bo ja leżę sobie i odpoczywam. 25 zł kosztuje taki dzbanek. Zobaczcie, jakie ładne kolory. One są plastikowe. Szkoda, że nie są, chciałam powiedzieć metalowe. Szkoda, że nie są szklane, ale są bardzo ładne. Zobaczcie, jakie kolory piękne. Tu jest zielony. No, aż szkoda naprawdę, że to nie jest szklane. No i mamy tu jeszcze pomarańczowy. Zobaczcie, jaki ładny. Więc już lato, pełną parą lato 2023, pełną parą zbliża się. Zbliża się. Chciałam powiedzieć do nas, no w sumie do nas się zbliża. Do nas się zbliża. Idziemy na następną półeczkę i już wam pokazuję. Zobaczcie, jakie kubeczki. Ten kosztuje 8 zł. To jest chyba papuga, nie? Chyba papuga? A może nie papuga? No nie wiem. Dobra, tu mamy następny. I już wam pokazuję. Poczekajcie chwilę. Tu jest ten sam, a tu jest. Będzie chyba jakiś ananas. Tak mi się wydaje. Nie ma słomek, ale podejrzewam, że słomki dostaniecie przy kasie. Ewentualnie trzeba się zapytać. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Super. Dobra, jest jeszcze taka rzecz z nowości do wyciągania szypułek, na przykład z pomidorów. Aż jestem ciekawa. Tego sprzętu 6 zł kosztuje, więc myślę, że fajna cena. Okej. Idziemy dalej. Zobaczcie, ja myślałam, że się pomyliłam. 15 zł. Myślałam, że to są czepki do kąpania. A słuchajcie, materiałowe takie pokrywki na miski. Więc coś ciekawego, rozumiem silikonowe, ale no wiecie, takie jak czepki do kąpania. Więc byłam bardzo zdziwiona. To jest po prostu taka rzecz, której jeszcze nie widziałam tutaj. Idziemy dalej. Idziemy dalej, 200 na 220 cm za 80 zł. Macie tutaj taką narzutę. Jedna z was prosiła mnie właśnie o narzuty, o koce. Tam jest w innym kolorze trochę. I inne wzorki, ale bardzo podobna. Więc wrzucamy tutaj narzuty 180 na 200 cm za 70 zł. I tu jest taki szary i jest jeszcze beżowy. Zobaczcie. Tutaj. Pod spodem, więc pamiętajcie, że trzeba grzebać, trzeba grzebać. 130 na 160 cm za 50 zł jest tutaj taki koc, dosyć spory. Gdzieś chyba widziałam jeszcze w innym kolorze, jak będzie to wam pokażę. Stówkę kosztuje, 180 na 220 cm, taki puchaty. Idziemy dalej. Dalej mamy wyżej ten sam. O, tu jest, widzicie? Tu jest ten 180 na 200 cm za 100 zł w kolorze różowym. W kolorze różowym tak się prezentuje. Ładniej z tej strony wyglądają, ale nie wiem, to chyba musi stać z cenami do klienta. Następnie, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Mamy tu na górze takie kocyki 130 na 170 cm za 35 zł, więc myślę, że cena w ogóle bomba. 40 zł, 150 na 200 cm i tu są takie kolory, zobaczcie, biały, żółty, różowy, z drugiej strony wygląda tak, zielony, no jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, tu jest druga półka, tu jest trzecia półka, ale idziemy niżej i tu mamy taki w ogóle bez wzorków, 180 na 220 cm za 50 zł i z lewej strony wygląda tak. I też różne kolory. Było o wiele więcej, ale wiecie, jak to jest. Następnie piękna narzuta, koc 200 na 240 cm za 70 zł. Jest po prostu prześliczny. Taki inny niż wszystkie te kolory, ale bardzo ładny. I w dotyku po prostu bomba. Dobrze, odłożymy go tutaj. Niech sobie leży. I zerkam, zerkam. Czy coś jeszcze mamy takiego? Jeszcze wam może pokażę takie cieńsze za chwilę, takie już całkowicie cieniutkie.
Tylko tak przejadę te, bo tych jest również bardzo dużo i one są 130 na 170 cm za 25 zł. Za 25 zł, różne kolory, jak widzicie. I tu już są takie, chyba one będą najtańsze, bo są takie najcieńsze. Zobaczcie, one tak się prezentują. 150 na 200 cm za 15 zł. Tak, one są. Kiedyś były chyba nawet za 8. Coś mi świta tutaj, że były za 8. Zobaczcie, one są takie cieniutkie. I tu są jeszcze mniejsze i te są za 12. 125 na 150 cm i te mamy za 12 zł. Więc jak ktoś chce kupić taki kocyk cieniutki, to również są. Zobaczcie, różne kolory: szary, zielony, kremowy, jakieś tam granatowe na pewno były. Bo tych kocy jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, cała półka. Podusie też chciała zobaczyć ta pani. Daj znać, jeżeli jesteś i oglądasz 45 na 45 cm. Mamy tutaj taką poduszkę. Żebym wiedziała, że widziałaś ten przegląd. 35 zł kosztuje. Jak ktoś nie lubi tych z przodu, tych nadruków, to może sobie odwrócić. Przecena z 40 na 30, ale się wcale nie dziwię, bo zobaczcie. Bo zobaczcie, nawet ja mam na ubraniach. Nie wiem, czy po praniu by to się tak nie sypało. Następna. Za 40 zł, 45 na 45 cm. Ona jest taka cieniutka, zobaczcie, taki placek, ale również bardzo ładna. Zawsze można sobie tam dołożyć jakąś poduchę do środka, żeby one były takie bardziej wypchane. I tu mamy 40 zł następna i również takie same wymiary. Ona już jest trochę ciemniejsza. Zobaczcie, ta jest bardzo ładna. Wiecie co, ja mam te poduszki też z Pepco, tylko że ja nie kupowałam takich już gotowych poduszek, tylko kupiłam poszewki. Wiecie co, nie wiem, czy to ja mam tak, że te pompony mi odpadają. 40 na 60 cm za 40 zł. Te są bardzo ładne. Te są bardzo ładne, tu takie kwieciste, a jak ktoś nie lubi, to może sobie zrobić taką różowiutką. Taką różowiutką. Poczekajcie, oddam tutaj dla swojej córci, niech potrzyma. 35 zł kosztuje taka. Z drugiej strony jest całkowicie biała. Oczywiście bez problemu można ściągać i upierać. No i tam są okrągłe, które Wam pokazywałam. Jeszcze tą pokażę. 40 zł, 30 na 50 cm. Taka kwiecista. Taka kwiecista. I poszewki z nowości. To jest chyba tylko ta zielona. Już zaraz zerkniemy, jaka cena. 8 zł, 40 na 40 cm. I kosztuje 8 zł. Ona taka jest z jednej i z drugiej strony taka sama. Dobra, to miałam na myśli. Idziemy dalej. Tu mamy jakieś kołdry, poduszki, poszewki. Zaraz zerkniemy, czy tu coś mamy na salonie. Czy na salonie mamy jakieś tutaj fajne rzeczy? O, mamy jakąś podstawkę. Zobaczcie, taka metalowa podstawka. Metalowa podstawka. I ona ma takie nóżki. Zaraz zerkniemy, jaka cena. Cena to 20 zł. Dwie dyszki. Również fajnie, można układać jakieś na święta dekoracje. Fajnie, fajnie by to na pewno wyglądało. Wiecie, o co chodzi? Jakąś gałązkę, jakąś świeczuszkę czy jakieś LEDy, coś już by się wykombinowało, nie? Ja to tylko widzę takie talerze, to zaraz już wiem, co bym tam na nim położyła. I tak sobie zerkam na ten salon i chyba już na salonie nic nie ma, ale widzę, że wjechały nowe kołdry, 200 na 200, ile? Na 220 cm. I one kosztują 90 zł i dwie macie poszewki. Na podusie, te są bardzo ładne, kolorowe. I chyba tu jest jeszcze jedna.
Taka w kwiatki za 70 zł, 100% bawełna jest napisana, 140 na 200 cm, a poszewka jedna sztuka 70 na 80 cm. Dobra, więcej nic ciekawego tutaj nie ma, więc idziemy na następną półeczkę. Tu mamy pudełka, jakieś kosze panie dostawiają, ale te kusze, te kosze już wam pokazywałam. Tylko tak przejedziemy, żebyście zobaczyły, co jest tutaj w ogóle na półeczkach u nas. Mówicie, że jest duże pepko. My mamy właśnie po remoncie, więc naprawdę całkiem inne niż to, które było. No, ale tamte też było fajne. Dobra, jeszcze pokażę wam przecenę. 140 na 260, 35 zł z 60 kosztuje zasłona. Ona jest taka wsuwana. Poczekajcie, zobaczę, czy jeszcze jakaś jest na przecenie. Tak, jeszcze jedna jest, więc o już wam pokazuję. 140 na 280 cm, 70 na 50 zł. I ona jest też taka wsuwana na karnisz, ale można też żabkami przypiąć. Także fajnie. Dzisiaj już ja wam dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że kiełbasa i karkówka zjedzona. My wczoraj trochę grillowaliśmy. Oczywiście mój mąż grillował, ja siedziałam w domu, bo deszczyk padał, ale kiełbaskę zjadłam. Ja dzisiaj życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.